Witam Państwa. Otwieram obrady 47. sesji Rady Gminy Sława Tycze. Witam Pana Wójta, Pana Zastępcę, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panią Kierownik, Państwa Radnych i Sołtysów. Szanowni Państwo, przejdźmy do spraw organizacyjnych. Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności, abyśmy mogli stwierdzić kworum. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż na sesji obecnych mamy 14 radnych, co stanowi władne kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Szanowni Państwo, kolejny punkt ze spraw organizacyjnych to jest zatwierdzenie porządku obrad. I tu się na chwilkę zatrzymajmy. Bardzo proszę o dołożenie dwóch uchwał. Będzie to pod numerkiem 5 i pod numerkiem 6. Jedna i druga uchwała dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas określony dłuższy niż 3 lata. Oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. I pod numerem 5 byłaby uchwała, która dotyczyłaby działki numer 35/3, a pod numerem 6 byłaby działka 35/5. I bardzo proszę o zmianę w porządku obrad, dołożenie tych dwóch uchwał i wtedy przejdziemy do głosowania. Szanowni radni, bardzo proszę o zatwierdzenie zmienionego porządku obrad z dołożonymi dwiema uchwałami. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku w zmienionej formie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni obecni na dzisiejszej sesji są za przyjęciem zmienionego porządku obrad. Kolejny punkt, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to jest przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa radnych po zapoznaniu się ma jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zatwierdzenia porządku. Protokołu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy obecni są za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Drugi punkt dzisiejszej sesji to jest ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok. Szanowni radni, otrzymaliście materiały przed sesją, czy po zapoznaniu się z nimi ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie mamy pytań, nie mamy wątpliwości. Punkt trzeci. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Sława Tycze z organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023. I to samo pytanie, czy po zapoznaniu się z tym sprawozdaniem mamy jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2023 rok. I także, czy po zapoznaniu się z tym sprawozdaniem mamy jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. Piąty punkt. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. Szóste. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok. Czy mamy pytania, uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do punktu siódmego. Przyjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 i druga z niej wynikająca zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Panie Wójcie, prosimy o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy goście. Jeśli chodzi o zmianę uchwały budżetowej, określamy łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na kwotę 33 529 347 zł i 5 groszy. W tym dochody bieżące 13 291 967 zł 85 groszy i majątkowe w kwocie 20 237 379 zł i 20 groszy. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, jest to kwota 35 493 321 zł 92 grosze, w tym wydatki bieżące 13 285 642 zł 4 grosze oraz wydatki majątkowe w kwocie 22 207 679 zł i 88 groszy. Jeśli chodzi o zmiany szczegółowe,
Zwiększamy dochody bieżące w kwocie 154 027 zł i 49 groszy i z takich największych kwot jest to kwota 50 tysięcy złotych z tytułu na pomoc dla pogorzelców, 52 800 z tytułu pomocy socjalnej dla uczniów naszej szkoły. Natomiast na zadania zlecone z tytułu świadczeń usług opiekuńczych 16 850 zł, ale również zmniejszamy dochody bieżące w kwocie 1100 zł, między innymi związane z niewykonaniem akcji kurierskiej i zwiększamy dochody majątkowe o 2674 zł 19 groszy. Natomiast w załączniku numer 4, czyli wykaz inwestycji, wprowadzamy nowe zadanie w kwocie 18 747 zł 79 groszy. Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Słowatyczach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad pierwszą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. I ta druga wynikająca z niej dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych radnych. Kolejna trzecia będzie dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Słowatycze realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców gminy Sosnówka opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowatyczach. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tę uchwałę, tutaj chcemy, żeby również mieszkańcy gminy Sosnówka mogli korzystać z usług świadczonych przez nasz Środowiskowy Dom Samopomocy. Jednocześnie też informuję, że w najbliższym czasie wypowiem taką umowę, którą zawarliśmy z gminą Tuczna, żeby nasi mieszkańcy jednak przebywali u nas w domu, a nie w środowiskowym domu w Tucznej. Oczywiście to dotyczy tylko nowo przyjętych osób. Te, które tam już się znajdują, to już tam będą. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Słowatycze realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców gminy Sosnówka opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowatyczach została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych radnych. Kolejna będzie dotyczyła nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Słowatycze. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po konsultacjach z właścicielami działek przy nowej tak naprawdę drodze, bocznej drodze ulicy Polnej, mieszkańcy zaproponowali tą nazwę, którą mamy w uchwale, czyli ulica Wspólna i taką też propozycję przedstawiam Wysokiej Radzie. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, ale radości dużo. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Słowatycze została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych.
Szanowni Państwo, i kolejne dwie uchwały, które dodaliśmy, dotyczą tak naprawdę jednego tematu. Bardzo proszę, Panie Wójcie, o kilka zdań, informacji. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy goście. Jeśli chodzi o te dwie wprowadzone uchwały, to tak jak mówiłem na posiedzeniu wspólnym komisji, jest to łączna powierzchnia tych dwóch działek, niemal 32 hektary, 31 i tam z groszami. W tej chwili one przynoszą nam dochód z czynszu dzierżawnego około 3200 rocznie. Natomiast po podjęciu tej uchwały i po podpisaniu umowy dzierżawy z firmą, która planuje tam fotowoltaikę, ta działka przyniesie nam z samego czynszu, ja nie mówię o podatku, bo do tego jeszcze dojdzie podatek, z samego czynszu przyniesie nam 480 tysięcy rocznie od momentu postawienia tam fotowoltaiki. Więc jest to znacząca różnica, która naprawdę wspomoże w duży sposób nasz budżet gminy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? W takim razie przejdźmy do głosowania nad pierwszą uchwałą, która będzie dotyczyła działki o numerze 35/3. Chwila na problemy techniczne. Szanowni Państwo, wracamy do głosowania nad uchwałą dotyczącą działki numer 35/3. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta przez wszystkich obecnych radnych. I ta ostatnia uchwała dotycząca wydzierżawienia działki numer 35/5. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż 14 obecnych radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Słowatycze z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy wszystkie uchwały przewidziane na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do punktu 8. Informacja na temat działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, może ja tak w telegraficznym skrócie, bo wiadomo, że od ostatniej sesji dużo się działo, bo to były i wybory, więc było wszelakich spotkań bardzo dużo. Generalnie, jeśli chodzi o moją działalność w tym okresie, no to muszę przyznać, że było bardzo dużo spotkań związanych z inwestycjami. Na naszym terenie były to rady budowy, gdzie omawialiśmy poszczególne zmiany, były to odbiory między innymi naszych dróg tutaj, ulic w Słowatyczach, tak? Więc sporo się działo i sporo się dzieje. Między innymi była tutaj już zatwierdziliśmy częściową płatność dla firmy Bilbud, która nam buduje strażnicę na kwotę 2 milionów złotych z. Która już weszła tam do, tak, panie skarbnik, już weszła wczoraj właśnie do budżetu gminy i już wykonaliśmy płatności. Ale również jeśli chodzi właśnie o kwestie chociażby związane z Pogorzelcami,
czy z pozostałymi naszymi budowami, między innymi też budową w Jabłecznej, która no, troszkę widzę, że ma jakiś delikatny poślizg, ale też spotkamy się we wtorek z właścicielem oraz z inspektorem nadzoru, żeby niektóre rzeczy po prostu sobie bardzo mocno, że tak powiem, wyjaśnić i nakreślić dalszy plan działań, żeby to wszystko jednak wyszło w zakładanym terminie, czyli tam do końcówki, do 19 września, tak, do 19 września. Więc jest sporo zadań jeszcze przed nami, ale cały czas to jest monitorowane, więc tu na tą chwilę nie ma jakichś tam wielkich zagrożeń, wszystko jest jeszcze do, bo na przykład tak jak budowa strażnicy, to tutaj wykonawca ma tak naprawdę przed harmonogramem jest praktycznie prawie 2 miesiące do przodu, więc tutaj to już w ogóle jest sytuacja taka komfortowa, można powiedzieć, jeśli chodzi o wykonanie. Złożyliśmy też w tym czasie takie zapotrzebowanie na środki do nowego programu, który będzie obejmował tylko gminy przygraniczne. Jest tam możliwość złożenia 2 wniosków tylko, każdego do kwoty 2 milionów złotych. I tutaj złożyliśmy zapotrzebowanie na 2 projekty. Jeden jest to jeszcze nie są wnioski, tylko to są zapotrzebowania, od razu podkreślam, ale takie zapotrzebowanie trzeba było złożyć, żeby samorząd województwa wiedział, w jakim zakresie te wnioski z gmin spłyną, czy to turystyka, czy to ochrona środowiska, czy to drogi i tak dalej, żeby to odpowiednio, tą pulę, którą mają odpowiednio podzielić. I my złożyliśmy 2 takie wnioski, każdy na 2 zapotrzebowania, każdy na 2 miliony złotych. Jeden na przebudowę schroniska w Licznej, a drugi na przebudowę naszej oczyszczalni ścieków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski, informacje. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Panie wójcie, pan chce zabrać głos? Szanowni Państwo, w związku z tym, że jest to ostatnia rada tej kadencji, chciałbym bardzo serdecznie Wam wszystkim radnym podziękować za wspaniałą współpracę. Sami widzicie, ile udało się zrobić przez te 5 lat. Przez te 5 lat jest to jedyna taka kadencja. I chcę, żebyście mieli taką świadomość i byli z tego dumni. Bo macie z czego być dumni. Jest to jedyna taka kadencja z takimi inwestycjami i z takimi wynikami. Ja szczerze wątpię, czy będzie jeszcze taka kadencja kiedykolwiek. Życzyłbym sobie tego oczywiście, ale nie wiem, czy będzie. Natomiast ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. I gratuluję, dlatego że współpracowaliście ze mną, z moimi współpracownikami przez te 5 lat. Ta współpraca naprawdę układała się nam doskonale i dzięki temu tak dużo też udało się zrobić. Bo gdybyśmy nie współpracowali, to podejrzewam, że te wyniki byłyby o dużo, dużo gorsze. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i mówię, możecie czuć się dumni z tego, że przez te 5 lat, słuchajcie, naprawdę zrobiliście, nie macie się z kim porównywać, po prostu nie macie się z kim porównywać, bo naprawdę to była rewelacyjna kadencja, jeśli chodzi chociażby o inwestycje. I tak może na ręce najpierw Pani Przewodniczącej podziękuję dla Was wszystkich, natomiast za chwilę przejdziemy do wręczenia takich indywidualnych podziękowań. Mam nadzieję, że gdzieś tam nie będziecie ich chować, tylko dumnie właśnie postawicie gdzieś w pokoju, żeby każdy, kto gdzieś tam wchodzi do Was do domu, wiedział, że byliście radnymi, doskonałymi radnymi przez ostatnie 5 lat. A na ręce Pani Przewodniczącej to są kwiaty dla Was wszystkich, ale w związku z tym, że jest Pani... Myślę, że się da podzielić, ale w związku z tym, że przewodnicząca, więc serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. I szanowni państwo, brawa, brawa dla was, brawa dla was. Teraz może przejdziemy. Panie zastępco, zapraszam. Chciałbym was
jeszcze uhonorować takimi właśnie gravertonami pamiątkowymi. I mówię, nie chowajcie ich do szafek, niech one tam sobie dumnie wiszą, bo, czy stoją, bo i, słuchajcie, jest się czym szczycić, naprawdę, jest się czym szczycić. I tak, zaczniemy od pani przewodniczącej. Szanowni Państwo, jeszcze raz w imieniu swoim i swoich wszystkich współpracowników, zresztą za chwilę po sesji się z nimi spotkacie, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten czas rzeczywiście wzmożonej pracy, ale owocnej pracy. Bardzo Wam dziękuję, z całego serca. Panie Wójcie, no to teraz my, tak? Panie Wójcie, my chcemy podziękować za te lata wszystkim współpracownikom, wszystkim pracownikom gminy, bo to tylko dlatego się udało, że pracowaliśmy razem, że stawialiśmy dobro naszej gminy na pierwszym miejscu, nie nasze osobiste dobro. I praca z tą radą była wielkim zaszczytem, ogromną przyjemnością i naprawdę możemy się tym poszczycić, co osiągnęliśmy. Dziękujemy za wszystko, gratulujemy, że kolejna kadencja będzie Pana kadencją i gmina dalej będzie wzrastała w inwestycje, piękniała i będzie się dużo w niej działo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? W takim razie przechodzimy do punktu 10. Proszę usiąść jeszcze na chwileczkę. Punkt 10. Zakończenie obrad 47. ostatniej sesji Rady Gminy Sławatycze. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i za współpracę.